Dobra. Sokoły! Mijajcie! Góry na stole domy! Będą to jabłka na Halloween. Okej, a dokładnie zrobimy 2 albo 3 rodzaje jabłek. Zobaczymy jeszcze, na ile nam starczy czasu. Tak, ponieważ jest już dosyć późno. I będziemy robić jabłka w karmelu oraz w czekoladzie. Przejdźmy do pierwszego przepisu, czyli do jabłek w karmelu. Tak, idę po garnek i składniki i zaraz wracam. Do karmelowych jabłek potrzebujemy 250 g cukru, 50 ml wody, 1 dużą łyżkę miodu, jest to około 20 g, 0,5 łyżeczki ekstraktu z wanilii, 1/4 łyżeczki cynamonu, szczypta mielonych goździków oraz czerwony barwnik. Jak od razu uśmiech! Kiedy nasza masa jest już gotowa, możemy wziąć 4 jabłka, ponieważ jest to porcja właśnie na 4 jabłka. I wyrywamy im ogonki. A następnie wbijamy do środka patyczki. Dokładnie tak. Jabłko mi do kosza spadło! Mamy już nabite jabłka na patyki, więc teraz idziemy z naszą masą na palnik i będziemy to roztapiać tak, aby był gładki karmel i wtedy będziemy zanurzać te jabłka i będziemy je odstawiać na papier do pieczenia, który będzie wysmarowany małą ilością oleju. Nasze jabłka w karmelu stygną, a my teraz pokażemy Wam drugi przepis na jabłka czekoladowe. I potrzebujecie do zrobienia ich 2 tabliczek czekolady i 2 łyżek mleka. Na początku łamiemy tabliczki czekolady i wkładamy wszystko do garnka. I za chwilę weźmiemy to na kuchenkę i stopniowo będziemy dodawać 2 łyżki mleka do roztapiającej się czekolady. Ale jeszcze zanim przejdziemy do kuchenki, bierzemy nasze jabłka. No i tak jak poprzednio, wyrywamy ogonki. Po wyrwaniu ogonków zabieramy się za wycinanie naszych minek. Teraz nabijamy na jabłka patyki. Ogromnych męczarniach, w końcu przychodzimy do Was z naszymi jabłkami. Tak, miałyśmy straszny problem z tymi oto jabłkami w czekoladzie, ponieważ jak widzicie nie wyglądają one aż tak dobrze jak powinny, ale to dlatego, że po prostu czekolada strasznie nie chciała się trzymać na tych jabłkach. Myślimy, że to może być przez to, że te jabłka były pryskane, przez co były bardzo śliskie i dlatego ta czekolada na nich się nie trzymała. Natomiast jeżeli chodzi o jabłka w karmelu,
to pamiętajcie, aby jednak nie używać jabłek zielonych. W przepisie były podane jabłka zielone, ale my od razu zmieniamy przepis i mówimy jabłka czerwone. Dokładnie, jak najbardziej czerwone. Zielone jabłka strasznie prześwitują, natomiast na czerwonych wygląda to normalnie niczym z śpiącej królewny. Próbujemy. Próbujemy. Te nam wyszły, te nam średnio wyszły, ale mamy nadzieję, że przynajmniej będą smakowały. Ja to za szybko z papieru ściągnęłam, bo nie chciałam mi się czekać, aż zastygnie. Ale pyszne. Chciałabym być wcześniej. Przede wszystkim jestem cała w szmince. Więcej dla mnie. Jest pyszne. Ja je mogę jeść i jeść. Jestem cała brudna. Masz brodę brudną. Idziesz zjeść? Mhm. Ogólnie ten karmel nam się trochę ciągnie, bo on jeszcze nie do końca zastygł. Ale to dlatego, że nie chciało nam się czekać, ponieważ jest już po 23. I byłyśmy głodne. A więc bierzemy się do jedzenia drugich jabłek. Tak, one co prawda nam trochę nie wyszły, ale mamy nadzieję, że przynajmniej będą dobre. Ale to jest pyszne! Teraz przechodzimy do Was z podsumowaniem i moim zdaniem oba sposoby na jabłka były naprawdę przepyszne. Niestety, jak widzieliście, te średnio nam wyszły, za to te jak najbardziej są spoko do zrobienia na jakąś imprezę halloweenową czy coś, na postawienie na stole dla gości. Jak dla mnie jest spoko. Jak dla mnie w smaku też obydwa były naprawdę w porządku, tyle że te jak dla mnie były za słodkie, chociaż mimo to naprawdę według mnie bardzo fajnie kontrastowały z kwaśnym środkiem, ale i tak czy siak, wolę te w smaku, a te w wyglądzie i w jedzeniu ogólnie. A dla mnie właśnie te były troszeczkę za słodkie, a te były super, bo był słodki karmel, ale nie aż tak słodki jak biała czekolada, a w środku kwaśne. Naprawdę? Ale wiadomo, no, ale ja. Każdy może to po prostu odczuwać inaczej. Nie wiem, może ja po prostu bardziej lubię karmel, ty bardziej lubisz białą czekoladę i tyle. Kto co lubi, no ale tak jak mówiłyśmy, te niestety nie nadają się do podania tak dla ludzi. No, ale to jak najbardziej tak. I to by było chyba tyle z podsumowania. Mamy to. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że Daria Wam się spodobała. I mam nadzieję, że będziecie odtwarzać takie jabłka w domu, bo naprawdę jest warto. I co? Widzimy się w następnym filmie. Hej! Pa, pa!